Campus. Same sztosy. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś przyjrzymy się technologii demonizowanej w mediach, technologii, która jest obwiniana na przykład o rakotwórczość, o doprowadzenie do masowej śmierci pszczół również, jak również o rozsiewanie koronawirusa. No jest to też technologia, z którą wiążą się rozmaite nadzieje, na przykład na podwyższenie prędkości transmisji danych, przesyłu transmisji, na mniejsze opóźnienia w tym przesyle, ale także na wykorzystanie jej w różnych obszarach naszego życia, nie tylko w nauce i życiu codziennym, ale na przykład w przemyśle. Porozmawiamy o 5G, o tym, czym to właściwie jest i czy mamy się czego bać. A naszym gościem i ekspertem w tym temacie jest doktor inżynier Tomasz Krawczyk, doktor nauk ekonomicznych, inżynier lotnictwa, jeżeli dobrze wiem, Tomku. Witaj. Witam. Dokładnie wszystko się zgadza, tak jak powiedziałaś. A na Uniwersytecie ekspert z DELABu, Laboratorium Gospodarki Cyfrowej. Tomek, jest mnóstwo mitów, które narosły wokół technologii 5G. Pozwól, że tylko kilka tutaj przytoczę, bo one są ze strony rządowej, więc całkiem oficjalne fake newsy, z którymi ta strona się rozprawia. Na przykład, że jest to technologia śmiercionośna. Albo, że działa jak mikrofalówka i kiedy będziemy korzystać z telefonu podłączonego do 5G, to nasz mózg może się usmażyć. Wybaczcie państwo cytat, ale jest on dosłowny ze strony gov.pl. Albo, że szkodzi ludziom albo pszczołom. Czy to wszystko ma coś wspólnego z rzeczywistością? Czy to są tylko jakieś ataki, które są wystosowane na autorów tej technologii? Czy jakieś rozgrywki polityczne? Jaka jest prawda? Powiedz nam. Okej, no dobra, to już może zacznijmy od właśnie tego zagadnienia, tak? Później przejdziemy sobie może do zagadnień stricte związanych jakby już tak z 5G i od strony, coś to jest za zmiana, jeżeli chodzi o kwestie telekomunikacyjne, ale też od strony specyfikacji, oczywiście składowych, jeżeli chodzi o tę technologię, ale rzeczywiście wokół technologii 5G narosło wiele mitów, tak? A przede wszystkim pojawiła się dezinformacja, która w pewien sposób sporo nam namieszała, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tej technologii, a wiemy też, że każda nowa technologia budzi jakieś obawy i zastosowanie określonych dezinformacji może sporo tutaj namieszać, tak? Rzeczywiście w momencie, kiedy technologia 5G zaczęła dojrzewać, zaczęła też jakby tutaj być wprowadzana stopniowo w wielu krajach, pojawiły się różnego rodzaju głosy na temat szkodliwości, tak, tej technologii 5G. Sporo niestety w tym jest dezinformacji. Z tego, co przynajmniej na chwilę obecną można powiedzieć na temat tej dezinformacji, to, że analitycy na przykład z European Union, VS Disinfo wskazują właśnie na źródła tej dezinformacji. Niestety one są związane z naszym wielkim sąsiadem gdzieś na wschodniej ścianie, które skrzętnie wykorzystuje swoje z kolei media w tej kwestii. No i one właśnie przybierają różne takie formy, o których tutaj wspomina się Steno, tak? To są formy na przykład takie, że mówi się o tym, że dzieci bawiące się gdzieś przy pewnego rodzaju infrastrukturze związanej z 5G, tak? Są narażone na raka, nie mogą się skoncentrować się na nauce w szkole i wiele, wiele rzeczy z tym właśnie też, że może tutaj ta technologia być powiązana z tym, że gdzieś tam aktywuje się koronawirus. No niestety to jest taka dezinformacja, która przede wszystkim ma utrudnić wprowadzenie tej technologii na zachodzie, tak, w wielu właśnie krajach zachodu. Krępowanie w pewien sposób, tak, podejmowanie decyzji, jeżeli chodzi o realizację wdrożenia tego typu technologii. I tu bardzo ważna w sumie informacja dla nas wszystkich, tak, bo wspomniałaś właśnie o informacjach rządowych, że w czerwcu 2019 roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało i udostępniło właśnie ważny taki bezpłatny, do bezpłatnego pobrania dokument, nazywa się Biała Księga, tak? Ona została przygotowana przez Instytut Łączności, to jest państwowy instytut. Tytuł to jest Pole elektromagnetyczne, a człowiek o fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G. I bardzo dobrze właśnie zrobiono, żeby w pewien sposób jakby uzmysłowić, tak, i wyjaśnić tak naprawdę, jakie jest oddziaływanie tutaj w ramach 5G i w ogóle kwestie związane z polem elektromagnetycznym tutaj w ramach funkcjonowania sieci 5G jest dosyć takie właśnie ważne, że
został stworzony dokument, który opiera się na faktach wynikających z wiedzy, z badań naukowych. No dobrze, ale to wejdę ci w słowo. Umrzemy od 5G, czy nie umrzemy? Dostaniemy raka z większym prawdopodobieństwem niż stosując stare technologie 4G czy LTE, czy to jest zupełnie fake news? Nie, no tutaj jeżeli chodzi o zastosowanie tej technologii z punktu widzenia, no to powiedzmy mówimy o raku, tak? To dosyć ciekawe też były pewnego rodzaju przeprowadzone analizy, badania przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. I tu ciekawe, to oczywiście jest odniesienie może do pola elektromagnetycznego. No może zacznijmy właśnie od tego. Zostało zakwalifikowane do grupy 2B i uwaga, uwaga, razem z takimi czynnikami jak wyciąg z aloesu i miłorzębu japońskiego, czy na przykład kiszone warzywa. Poczekaj, ale wyciąg z miłorzębu i z aloesu to rozumiem wcierany, a kiszone warzywa przyswajane w postaci produktów spożywczych. I to jest taka sama rakotwórczość jak 5G? No tutaj właśnie może jeszcze sobie wyjaśnimy, że dowody jakby wpływu na zdrowie ludzi są ograniczone, jeżeli mówimy właśnie tutaj o tym polu elektromagnetycznym, ale co ciekawe właśnie jest stwierdzenie, że możliwe rakotwórcze dla człowieka, ale niżej już klasyfikacje są takie jak prawdopodobnie nierakotwórcze oraz niemożliwe. Czyli jest to najniższe ryzyko z możliwych, uspokajając słuchaczy i nas wszystkich zapewne. No dobra, to przechodząc do kwestii technologicznych, już nie idąc tą ścieżką zdrowotną, czym to 5G różni się od poprzednich G, jeżeli w ogóle mieliśmy poprzednie G, bo mam wrażenie, że nie mówiło się o tym przyrostku G w przypadku poprzednich sieci telekomunikacyjnych i nagle objawiło się 5G jako coś zupełnie nowego. To jest jakaś kolejna odsłona, nie wiem, przyspieszenia przesyłu danych w sieciach? Czy to było 1, 2, 3, 4, a teraz mamy 5 i to jest jakaś zupełnie nowa jakość? Czym jest to G przy piątce i też co oznacza właściwie to, że to jest piąta generacja takiej technologii? Jasne, ja to od razu nawet powiem, że za jakiś czas będziemy mieli prawdopodobnie 6G, już się prace rozpoczęły, więc jeżeli mówimy o 5G, tak oczywiście to jest kolejny etap gdzieś na ewolucji technologicznej z poziomu oczywiście telekomunikacji, który ma zastąpić tą czwartą generację. Oczywiście to gdzieś tam będzie trwało w sposób taki, bym powiedział, przechodziło w sposób płynny, ale to wynika z określonych potrzeb, tak? Potrzeb przede wszystkim, jakie my też mamy, tak, w zakresie coraz większego wzrostu transmisji danych, którą generujemy, ale też i dużej liczby wykonywanych połączeń. Nie są to jednak jedyne tak naprawdę aspekty, tak? Coraz większe mamy potrzeby w ogóle wykorzystania technologii telekomunikacyjnych do różnego rodzaju zastosowań, bym powiedział, różnego rodzaju jakichś wizji technologicznych w otaczającym nas świecie. Przede wszystkim mam tutaj na myśli takie rozwiązania i takie przemyślenia dotyczące na przykład zastosowania różnego rodzaju technologii wraz między innymi właśnie z telekomunikacją opartą na sieci 5G, jak inteligentne miasta czy budynki, czy też możliwość zastosowania do internetu rzeczy, tak? Czy już tak bardziej konkretnie w kierunkowaniu na biznes, do przemysłowego internetu, że to też daje możliwości zupełnie nowe w zakresie wykorzystania technologii takich jak pojazdy autonomiczne. Także jeżeli chodzi o wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej czy też rozszerzonej, tak? No ale oczywiście no, ona też ta technologia przede wszystkim tak powszechnie znajdzie zastosowanie pewno w smartfonach, laptopach, tak? No właśnie, Tomek, a zatrzymam cię tutaj. Czy to jest tak, że my musimy mieć jakiś nowy sprzęt do tego, żeby korzystać z 5G? Czy to przejście pomiędzy poprzednimi generacjami a tą najnowszą nastąpi automatycznie? Czy innymi słowy, czy musimy wymienić telefon i komputer, żeby móc skorzystać z tych dobrodziejstw szybkości przesyłu danych? No, na pewno tutaj z punktu widzenia takiej infrastruktury użytkownika będą musiały się pojawić dodatkowe jakieś pewne moduły, tak, jeżeli chodzi o urządzenia, tak, typu telefon komórkowy, które będą obsługiwały między innymi właśnie technologię 5G, tak, więc to na pewno nie odbędzie się tak, że nie nastąpi jakby tutaj pewnego rodzaju dostosowanie. Ale też
prawdopodobnie no, będzie to płynnie przechodziło. W zasadzie na chwilę obecną już, no, jeżeli mówimy o telefonii komórkowej, jeżeli mówimy o urządzeniach typu smartfon, tak, pojawiają się smartfony, które są zdolne do obsługiwania, tak, już właśnie w ramach tej sieci 5G. No, chodzi o to, że też tak naprawdę ta sieć ma określoną specyfikację, dzięki której no, uzyskujemy określone korzyści. No właśnie, czytałam, że Komisja Europejska planuje, żeby za 3 lata sieć 5G pokrywała większość terenów państw członkowskich. W Polsce no, nie mamy tak wielkich ambicji, ale chcemy, żeby no właśnie w ciągu tych 3 lat do 2025 roku siecią 5G były objęte główne duże miasta i szlaki komunikacyjne. Natomiast to, co ma się wiązać z rozwojem 5G, to popraw mnie, jeżeli źle wyczytałam, to, żeby możliwe było podpięcie 100 urządzeń na metr kwadratowy dzięki takiej intensyfikacji przesyłu i maksymalizacji wykorzystania tej powierzchni. 100 urządzeń na metr kwadratowy to chyba bardzo dużo, czy źle rozumuję? Bardzo dobrze rozumiesz, jak najbardziej. No w ogóle tutaj tak właśnie do specyfikacji nawiążę, do 4 takich najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o tą specyfikację. To jest prędkość transferu do 20 gigabajtów na sekundę pobierania i do 10 gigabajtów, jeżeli chodzi o wysyłanie. I to jest jak bardzo więcej niż mamy teraz średnio? No, to jest odczuwalnie więcej? 4G na przykład, tak, możemy mówić o 300 megabajtach na sekundę, tak, więc to jest no, 65-krotność, tak? Naprawdę jest, że tak powiem, duży skok. Porozmawiajmy też chwilę o opóźnieniach, tak, bo maksymalne opóźnienia mają wynosić 4, no 5-4, to jest maksymalne w zasadzie takie opóźnienie dla sieci właśnie 5G, milisekundy, tak? Czyli ludzkim okiem nawet nie dostrzeżemy. Tak, ja zrobię tutaj pewną taką dygresję, może takie ćwiczenie pod względem wyobraźni, bo opóźnienie na przykład 4G w tej chwili wynosi 30 milisekund. I teraz no, taka dygresja, że podczas wymawiania spółgłosek takich jak P, B, K, D następuje zwarcie narządu artykulacji, tak, i ono trwa właśnie 30 milisekund, tak, to żeby oddać przynajmniej jakąś skalę wyobrażenia w ogóle o jakich opóźnieniach my mówimy, to znaczy to też pokazuje jak nasze ciało ludzkie, tak, wyewoluowało z punktu widzenia naszego funkcjonowania, ale jakie to są mniej więcej czasy, tak, o jakich mówimy, no, przy czym tutaj w przypadku 5G tak naprawdę no, schodzimy 4 milisekundy, czy przy zastosowaniu infrastruktury krytycznej, na przykład wtedy, kiedy mówimy o automatyzacji, wykorzystaniu robotyki tak przemysłowej, no to już tutaj jest mowa o 1 milisekundzie. W ogóle to jest niesamowity w ogóle też postęp. Przewidywania są oczywiście na przyszłość, jeżeli chodzi o 6G, to już tak tutaj nawiążę, że opóźnienia będą gdzieś na poziomie 0,1 milisekundy. To tutaj. Czy można jeszcze wówczas mówić o opóźnieniu, tak naprawdę? No, to jest dobre pytanie. Tak, czy w ogóle możemy mówić o opóźnieniu, ale na pewno ten kierunek, jeżeli chodzi o osiąganie 1 milisekunda i gdzieś tam jeszcze coraz mniej, wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania technologii 5G przy autonomicznych na przykład pojazdach, tak? No, jeżeli mówimy o produkcji, wykorzystanie tej produkcji tego typu komunikacji w powiązaniu właśnie na przykład z robotami przemysłowymi, no, daje niesamowitą jakby możliwość reakcji, szybkość tej reakcji, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia podczas produkcji. No, ale tu myślę, że docelowo gdzieś tam w przyszłości, myślę około gdzieś tam 5 do 10 lat, mówi się, że 2030 to będzie na przykład 6G, to już to, co powstaje w tej chwili, te technologie w zakresie autonomicznych pojazdów, to jest to wyjście właśnie naprzeciw, jeżeli chodzi o 5G, te bardzo, bardzo takie opóźnienia na poziomie właśnie gdzieś tam pomiędzy 4 milisekunda a 1 milisekunda. Czyli przepływ, opóźnienia mniejsze, przepływ większy, co jeszcze charakteryzuje to 5G? Właśnie o obciążeniu, o którym się tutaj wspomniałaś, to jest bardzo ważny aspekt, bo mówi się albo właśnie o 1 milionie urządzeń na 1 kilometr kwadratowy, albo gdzieś tam o około setce urządzeń na 1 metr kwadratowy. Dlaczego to jest taki ważny parametr z punktu widzenia obciążenia? No właśnie to, co wyróżnia też technologię 5G z punktu widzenia tych nowych potrzeb, to co wspomniałem, że tutaj mówimy o koncepcji smart cities, czy też smart manufacturing, czy ogólnie w ramach przemysłu 4.0, tak, inteligentne fabryki, inteligentne miasta,
w których będzie bardzo dużo urządzeń, tak, połączonych, włączonych właśnie do sieci. I takie właśnie wymagania są potrzebne, tak? Tam, gdzie będzie duża, że tak powiem, koncentracja urządzeń, nie tylko telefonów komórkowych, ale różnego rodzaju innych urządzeń wchodzących w skład architektury 5G. I to rzeczywiście no, wymusza, że takie parametry w tej specyfikacji, jeżeli chodzi o liczbę tych urządzeń na danym obszarze. No i jeszcze niezawodność może tutaj domknie nam temat, jeżeli chodzi o specyfikację. To utrzymanie połączenia w trakcie przemieszczania się z prędkością do 500 km na godzinę, więc spokojnie, szanowni państwo, jadąc samochodem na pewno będzie... Nie będziemy popularyzować takich rozwiązań, chyba że w przypadku pasażerów albo pojazdów autonomicznych, prawda? Gdzie kierowca nie ogląda serialu prowadząc samochód z prędkością wyższą. Tomek, ale czy my jako użytkownicy będziemy musieli jakoś przełączyć się samodzielnie na to 5G? Czy to jest jakaś opcja do wyboru, czy to po prostu naturalnie się wydarzy, że telefony zaczną być podpięte pod 5G? Tu właśnie może tak, jeżeli chodzi o tą przeskok, bym powiedział, tak, taki technologiczny, on będzie się odbywał płynnie, bo równocześnie też póki co jeszcze no, mamy 4G i będzie, jest wprowadzane 5G, tak, i jakby też od strony, jeżeli chodzi, bym powiedział, już takiej technologicznej, tak, wchodzę w technologię, pasma częstotliwości w zakresie 4G będą też wykorzystane w ramach specyfikacji 5G, więc na spokojnie jakby ta komunikacja nadal będzie funkcjonowała, tak? Zresztą to, co właśnie stwarza jakby tutaj 5G, to kolejne pasma, które są dosyć istotne o określonych częstotliwościach, dające no, bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o technologię 5G. Ja tutaj może chwilę o nich opowiem i też zrobię pewną dygresję. Są trzy takie pasma L-band, takie o niskich, powiedzmy, częstotliwościach jak 300 MHz, które pozwala na zwiększenie zasięgu. SUP 6 to jest coś pomiędzy 3000 a 6000 MHz. To jest pewien kompromis pomiędzy, powiedzmy, szybkością a zasięgiem. No i chyba te, które właśnie tutaj tak żeśmy rozpoczęli, trochę takie kontrowersje pewno jakieś urosły, to mmWave, czyli fale milimetrowe wchodzące w skład w zasadzie mikrofal, czyli od 17 tysięcy megaherców aż do kilkudziesięciu tysięcy megaherców. I poczekaj, Tomek, zatrzymam cię, bo przypominam, że ja nie wszystko rozumiem z tego, co ty mówisz. Jesteś doktorem, inżynierem lotnictwa, więc rozumiesz, wykraczasz poza moje pojęcie. Te wszystkie fale, one się równolegle jakby nakładają w tej technologii 5G, czy w naszych telefonach, czy generalnie mówimy o specyfice fal, jakie występują w przestrzeni komunikacyjnej? One tworzą oczywiście określone uwarunkowania dla komunikacji. Ja troszeczkę teraz zrobię może taką małą dygresję, żeby właśnie lepiej, żebyśmy mieli lepsze wyobrażenie, tak? Mówimy o tych megahercach, tak, częstotliwościach, co to znaczy dla nas. Więc spróbuję tak wejść teraz może trochę od takiej podstawowej fizyki, tak? I przez pewne przykłady nam się to wszystko fajnie wyjaśni. Jeżeli oczywiście mogę, Justyno. Możesz, tylko zgrubnie prosimy, bo nie wszyscy studiowaliśmy na Politechnice. No dobrze, okej. Okay. No to tak zgubnie postaram się, co to znaczy częstotliwość. No możemy mówić, że to jest cykl w określonym czasie, tak, jakieś zdarzenie w czasie. No tutaj przy chociażby tych częstotliwościach mówimy, że coś się wydarzy na przykład że właśnie no, częstotliwości megahercach na sekundę. Co to jest w takim razie, żeby sobie tak wyobrazić mniej więcej tą częstotliwość, to można na przykład sobie wyobrazić pewnego rodzaju ruch obrotowy, tak, i liczba, powiedzmy, tych obrotów w określonym czasie, tak, no więc, no, jeżeli mówimy o, dajmy na to, 300 MHz na sekundę, no to robi to ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o tego częstotliwość. Oczywiście to ma swoje też, tutaj wspomnieliśmy, że są określone te częstotliwości, jedne tam 300 MHz, drugie 3000, 6000, aż gdzieś tam wyższe 17 tysięcy. To też ma swoje pewnego rodzaju wyjaśnienie, bo mówimy tutaj o długości fali, tak, w tym momencie. I to wygląda tak, że im wyższa jest częstotliwość, no tym krótsza jest ta fala. Ale ta krótsza fala, powiedzmy, niesie, że tak powiem, większą energię, tak? Z kolei dłuższa fala, no tą mniejszą energię. To można sobie wyobrazić jeszcze tak myślowo w innym eksperymencie, jakbyśmy mieli dwie latarki, jedną latarkę sfokusowali na punkt, tak, to byśmy mieli takie wąskie pasmo światła, a z kolei jakbyśmy mieli ustawili w latarce bardziej takie ustawienie, bym powiedział, stożkowe, tak, coś na zasadzie dyszy, no to byśmy mieli może
blisko latarki dosyć dużo światła, Ale ono się dalej rozchodzi i robi się coraz mniej widoczne, tak? Tak jest, tak jest. I tutaj są też takie analogie właśnie, które pokazują, że w przypadku jakiegoś większego zasięgu, to na przykład o tym paśmie L-band, to co mówiłem, możemy rzeczywiście gdzieś zastosować tą długą falę, no ale niestety tracimy energię, ale gdzieś na duże odległości możemy, że tak powiem, tutaj wykorzystać te nasze fale radiowe. A z kolei w przypadku częstotliwości bardzo niskich, no możemy osiągać może mniejsze odległości, tak, ale obsłużyć, no właśnie, obsłużyć więcej przede wszystkim urządzeń. Czyli na duże odległości obsługujemy mniej, a na te mniejsze właśnie z wykorzystaniem na przykład MFWave, no możemy obsłużyć zdecydowanie więcej. To jest tego typu analogia. I teraz, no to jest bardzo istotne, dlatego że na bazie jeszcze dwóch takich dodatkowych elementów technologicznych, jakim jest kształtowanie wiązki, które pozwala kierować sygnał dokładnie w kierunku urządzenia odbiorczego, tak, i poprawia nam stabilność w ogóle połączenia, ale także takiej technologii jak Massive MIMO, która jest stosowana w antenach, ona z kolei polega na wykorzystaniu wielu anten z stacji bazowej i wielu odbiorników w urządzeniu docelowym, to nam ma z kolei zapewnić sprawne jakby wymianę danych, czy też komunikacji z wielu źródeł. To tworzy określone tak naprawdę schematy, czy bym powiedział strategie, z punktu widzenia wykorzystania no, jakichś takich scenariuszy w sieci 5G dla nas jako użytkowników. I poczekaj, czy dobrze rozumiem, nadążam za tym wykładem z fizyki, że te rozmaite rozwiązania, które mają wzmocnić ten sygnał, czy dostosować go do odbioru przez wiele urządzeń, to właśnie będzie zaklęte w tej nowej technologii, czy też jest zaklęte w tej nowej technologii 5G? Jest. Tak, dokładnie. I tu to się wiąże oczywiście też z tymi częstotliwościami, pasmami częstotliwości, o których wspominałem, i przekłada się w końcu na określone scenariusze. Trzy takie, dosyć bardzo ważne, jeżeli chodzi o użytkowanie. One tworzą pewnego rodzaju, bym powiedział, taki trójkąt łączności i wskazują, do czego my możemy tak naprawdę zastosować w określonych obszarach właśnie tą technologię 5G. To ostatnie pytanie na koniec, przynajmniej w tym odcinku, bo do 5G na pewno wrócimy. Do czego zatem możemy wykorzystać te technologie w tych scenariuszach, o których mówisz? Jasne, oczywiście. No, jeden z tych scenariuszy przede wszystkim no, służy do tej komunikacji, bym powiedział, związanej z wymianą danych, łączności, ale także wykorzystanie na przykład wideo na żądanie. Jest to też oczywiście wirtualna rzeczywistość lub rozszerzona rzeczywistość, więc to jest jakby jeden z tych właśnie scenariuszy. Drugi z kolei scenariuszy to jest scenariusz, który możemy wykorzystać do zastosowań wymagających bardzo niskie opóźnienia i bardzo wysoką niezawodność. To może być wykorzystane na przykład właśnie chociażby w tych pojazdach autonomicznych, ale nie tylko. W technologiach krytycznych powiedziałeś wcześniej, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Dokładnie, generalnie. No i trzeci to jest scenariusz tak zwany Massive Machine Type Communication. To jest szerokie spektrum, jeżeli chodzi o zastosowanie internetu rzeczy w wielu odmianach tak naprawdę. To jest to, co żeśmy mówili, że może to obsłużyć jeden milion urządzeń na kilometr kwadratowy, czy też 100 urządzeń na metr kwadratowy. I to są już koncepcje, które to już jest jakby scenariusz pod takie rozwiązania jak smart home, smart city, czy też fabryki właśnie przyszłości w ramach przemysłu 4.0. Więc tak można by było rzeczywiście to domknąć i poruszać się w tym trójkącie w zakresie oczywiście tych częstotliwości, zakresów tych częstotliwości i zastosowań plus oczywiście te główne dwa elementy technologiczne kształtowania wiązki oraz Massive MIMO, które jest stosowane w antenach, no tworzą niesamowity tak naprawdę obraz, jeżeli chodzi o użytkowanie technologii 5G. Nie tylko, bym powiedział, w takich powszechnych zastosowaniach, które na co dzień będziemy mogli, że tak powiem, konsumować, jeżeli chodzi o telefonię komórkową, tak, czy korzystanie z laptopów, ale także właśnie tutaj w biznesie i nowych właśnie jakichś takich, bym powiedział, rozwiniętych koncepcjach, które też ułatwią nam życie, chociażby w ramach Smart City. Tu stawiamy kropkę albo wielokropek. Tomku, bardzo ci dziękuję i za wykład fizyczny, który myślę, że zaprowadził nas w meandry tajemnicy technologii 3G, ale i za uspokojenie nastrojów takich może zaniepokojonych, które przeczytały tylko nagłówki w internecie mówiące właśnie o śmierci pszczół, śmiercionośności czy mikrofalówce, którą możemy mieć w telefonie. Więc za to uspokojenie naszych niepokojów bardzo ci dziękuję i za opowieść o 5G, do której z
pewnością wrócimy. Naszym gościem był dzisiaj doktor inżynier Tomasz Krawczyk, inżynier lotnictwa, co podkreślam, bo to jest niebagatelna sprawa w tej rozmowie o pogłębionej fizyce, analityk D-Labu. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci. Same sztosy. Campus.